rusznik elektryczny bez funkcji. Wymień przekaźnik rozruchowy na chińskim skuterze. Cześć. Witaj w moim pierwszym filmie naprawiającym skuter. Dzisiaj pokażę Ci, jak zamienić przekaźnik rozrusznika na hulajnodze Asia. Jak znaleźć wadliwy przekaźnik rozruchowy, pokażę Ci teraz. Najpierw ustawiam kluczyk w stacyjce, wciskam dźwignię hamulca i naciskam przycisk startera elektrycznego. Jak widzisz i słyszysz, tylko słyszalne kliknięcie pojawia się bez uruchamiania silnika. Dźwięk kliknięcia jest generowany akustycznie pod konsolą siedzenia. Właśnie dlatego teraz usuwamy konsolę siedzenia. W tym celu otwieramy przedział na hełm, wkładając klucz i obracając go. Oto cztery śruby, które są przykręcone czterema nakrętkami, które musimy teraz otworzyć. W przypadku tego filmu usunąłem już cztery nakrętki. Oto cztery punkty mocowania. Teraz podnosimy konsolę siedzenia. Jak widać, jest to bardzo łatwe. Teraz zaglądamy i widzimy, że górna część czerwonego i czarnego kabla jest przykręcona do przekaźnika rozrusznika. Najpierw odłączamy kabel sygnałowy od przekaźnika rozrusznika. Teraz potrzebujemy multimetru i zmierzymy napięcie wejściowe, które przechodzi z akumulatora rozruchowego do przekaźnika rozrusznika. Do tego pomiaru ustawiłem pokrętło multimetru na 200 VDC. A teraz wciskam dwie sondy w kabel sygnałowy przekaźnika rozrusznika i próbuję uruchomić skuter, aby zobaczyć, czy zasilanie jest wysyłane do przekaźnika. Jak widać, napięcie wejściowe wynosi 11,5 V. W ten sposób możemy przekonać się, że przekaźnik rozruchowy jest uszkodzony. Uwaga! Zanim odkręcimy dwa kable, wyłączamy zapłon ponownie. Teraz usuwam dwie nakrętki z przekaźnika rozrusznika. A teraz wyciągamy przekaźnik. Montujemy nowy przekaźnik w odwrotnej kolejności. Ogólnie zalecam mocowanie wszystkich otaczających kabli do ramy hulajnogi za pomocą opasek kablowych, aby przewody nie mogły zostać otarte przez wibracje. Upewnij się, że kable są poprowadzone tak, aby nie mogły zostać zgniecione przez konsolę siedzenia.
Już prawie doszliśmy do końca, a teraz biorę małą zapadkę o długości 1/4 cala i dokręcam nakrętki przekaźnika rozrusznika. Zwróć uwagę na momenty obrotowe określone przez producenta. Teraz ponownie zakładamy czapki. Na koniec odłożyliśmy konsolę siedzenia. Zwróć uwagę na otwory w konsoli siedzenia, aby umieścić je na gwintowanych śrubach ramy. Następnie zakładamy podkładki i przykręcamy konsolę 4 nakrętkami. Ponownie należy przestrzegać momentów podanych przez producenta. Właśnie tak, ale na koniec testujemy nowy przekaźnik rozrusznika, próbując uruchomić skuter. Idealnie, skuter znowu działa. Jeśli film Ci się spodobał, naciśnij przycisk kciuka w górę, aby zatrzymać oglądanie wideo, kliknij przycisk subskrybuj. Zastrzeżenie. Nie udzielam gwarancji ani rękojmi za poprawność i kompletność pokazanej pracy. Należy poprosić licencjonowanego mechanika licencjonowanego przed samodzielną naprawą. Należy zawsze przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa, aby uniknąć obrażeń. Dziękuję. Do widzenia.